Cześć, nazywam się Karolina Jarmu i witam Cię w moim podcaście Psychodietetyczne. Jeśli zmagasz się z napadowym objadaniem się, obsesją na punkcie wagi i jedzenia, a twoja relacja z własnym ciałem nie jest najlepsza, to jesteś w dobrym miejscu, a ja jestem tu po to, żeby pomóc Ci wyjść z tych problemów. Cały czas na swoich mediach społecznościowych mówię o zaburzeniach odżywiania, a czym tak właściwie są te zaburzenia odżywiania? Dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Zaburzenia odżywiania są to wszystkie nieprawidłowe zachowania, które koncentrują się na odżywianiu, kontroli masy ciała oraz jej celowej utracie. Najczęściej zaburzenia odżywiania są diagnozowane wówczas, gdy dane zachowanie żywieniowe oraz jego nasilenie utrzymuje się przez okres kilku tygodni i powtarza się z jakąś określoną częstotliwością. Istnieje taka klasyfikacja ICD-11, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, i według niej wyróżniamy następujące zaburzenia odżywiania: jest to jadłostręt psychiczny, inaczej zwany anoreksją, bulimia psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się, zaburzenie związane z unikaniem i restrykcyjnym przyjmowaniem pokarmu, PIKA zaburzenie ruminacji oraz inne określone zaburzenia karmienia lub odżywiania. Istnieje również klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która się nazywa DSM-5 i dzieli ona zaburzenia odżywiania na 8 rodzajów. Jest to pika, zaburzenie przeżuwania, zaburzenie z ograniczaniem bądź unikaniem przyjmowania pokarmów, jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się, inne określone zaburzenie jedzenia i odżywiania się oraz nieokreślone zaburzenia jedzenia i odżywiania się. Natomiast z mojego doświadczenia, do najczęściej spotykanych i najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń odżywiania e, możemy zaliczyć anoreksję, bulimię, kompulsywne objadanie się oraz jedzenie emocjonalne. W tym podcaście Skupiam się na tych prototypowych zaburzeniach odżywiania, natomiast w pozostałych zaburzeniach z klasyfikacji ICD11 oraz DSM5, które już tam wcześniej wymieniłam, nie mam aż takiego doświadczenia, praktycznie nie mam żadnego doświadczenia z takimi zaburzeniami jak zaburzenie przeżuwania czy, czy pika, dlatego nie chciałabym zabierać głosu w tym temacie, a raczej skupić się na tym, co tak naprawdę znam od podszewki. No, i teraz przejdziemy do takich typowych objawów zaburzeń odżywiania, które najczęściej występują. No, i teraz skupmy się na anoreksji, czyli jadło wstręcie psychicznym. Ta jednostka charakteryzuje się silnym lękiem przed jedzeniem i przyrostem masy ciała oraz stałym dążeniem do szczupłości. Takie osoby, które chorują na anoreksję, cechuje bardzo niska masa ciała. U niektórych ta masa ciała będzie skrajnie niska, natomiast są też osoby, które chorują na anoreksję i nie mają aż tak skrajnie niskiej masy ciała, natomiast ich objawy i zachowania można przypisać właśnie temu schorzeniu. Osoba chorująca na anoreksję, tak jak już wspomniałam, ma istotnie niską masę ciała, oczywiście w odniesieniu do swojego wzrostu wieku, Płci oraz stanu zdrowia, i ta niska masa ciała nie wynika z innych problemów zdrowotnych lub niedostępności jedzenia. Osoba chorująca na anoreksję ogranicza spożywanie energii w stosunku do swojego aktualnego zapotrzebowania, czyli po prostu. Mniej je niż aktualnie potrzebuje. Stosuje również zachowania uniemożliwiające bądź zapobiegające powrotowi do prawidłowej masy ciała, czyli ogranicza jedzenie, prowokuje wymioty. To też będzie wspólne dla, dla jednostki chorobowej, jaką jest bulimia. Stosuje środki przeczyszczające albo moczopędne, albo jedne i drugie. E, osoba z anoreksją odczuwa silny lęk przed przyrostem masy ciała, to również jest bardzo charakterystyczna cecha. E, ma zniekształcony obraz własnego ciała, dotyczący zarówno masy ciała, jak i kształtu. E, uzależnia swoją samoocenę od masy lub kształtu ciała i nie postrzega zbyt niskiej masy ciała jako problemu. Mamy również taką jednostkę jak nietypowy jadłowstręt psychiczny. I według kryteriów diagnostycznych DSM-5, w przypadku nietypowego jadłowstrętu psychicznego są spełnione wszystkie kryteria dla rozpoznania anoreksji, natomiast dana osoba nie charakteryzuje się znaczącą utratą masy ciała, która utrzymuje się w zakresie normy lub nawet powyżej normy. To jest właśnie to, o czym powiedziałam przed chwilą. No i teraz, jak może wyglądać anoreksja w praktyce? Tak naprawdę każdy przypadek może wyglądać inaczej. Natomiast istnieją pewne zachowania i cechy wspólne, które charakteryzują osoby chore na anoreksję, i właśnie zaraz te zachowania i cechy wspólne przedstawię. Osoba chorująca na anoreksję przede wszystkim bardzo często się waży skubie i sprawdza swoje ciało pod kątem jego rozmiaru i ilości tkanki tłuszczowej. Obsesyjnie liczy kalorie, waży porcje jedzenia, tak naprawdę co do grama, wszystko tutaj musi się perfekcyjnie zgadzać. Taka osoba boi się jeść produkty, które są w jej oczach tuczące. Tutaj na przykład najczęściej zaliczamy węglowodany, tłuszcze, fast foody, niektóre owoce, a także inne produkty, które w oczach osoby z anoreksją są tuczące. Taka osoba ma wrażenie, że tyje po zjedzeniu nieco więcej niż zwykle, lub po produkcie, którego boi się jeść. Ma problemy ze snem, ciężko jej podejmować decyzje, co bardzo charakterystyczne. Taka, takiej osobie wydaje się, że jest gruba, mimo tego, że tak naprawdę um, jej rzeczywisty wygląd wskazuje na to, że jest bardzo szczupła, wręcz wychudzona. Taka osoba cały czas dąży do szczupłej, a tak naprawdę do jeszcze szczuplejszej sylwetki i nie dopuszcza w ogóle do siebie faktu, że mogłaby w jakikolwiek sposób przybrać masę ciała. Ma również duże obawy przed zwiększeniem porcji jedzenia, bardzo się przed tym broni i bardzo się tego boi. Eliminuje ze swojej diety wiele produktów, które uważa za tuczące, czyli, tak jak już wcześniej wspomniałam, zazwyczaj są to węglowodany, tłuszcze, Fast foody, słodycze, tego typu produkty. Osoba z anoreksją boi się wydarzeń, podczas których jest za dużo jedzenia lub takich wydarzeń, kiedy nie może policzyć kalorii z jedzenia, na przykład kiedy idzie do restauracji bądź idzie do znajomych i nie wie, z jakich proporcji są przygotowane dania. Osoba z anoreksją ćwiczy po to, żeby spalać kalorie, a nie dla zdrowia czy przyjemności. Pije bardzo dużo wody, żeby oszukać głód. I co zauważyłam u swoich podopiecznych, ta woda to nie jest zwykła woda mineralna, tylko to jest woda gazowana, żeby jeszcze bardziej podsycić to uczucie sytości, tak naprawdę pozorne uczucie sytości, bo nie możemy uzyskać prawdziwej sytości, bez jedzenia, czy małej ilości jedzenia. No i taka osoba z anoreksją woli iść w samotności. Stresuje taką osobę jedzenie w towarzystwie innych osób. Więc tak wyglądają zachowania osoby chorującej na anoreksję. Natomiast bulimia psychiczna charakteryzuje się obsesyjną troską o masę ciała i kształt ciała, obiadaniem się oraz stosowaniem zachowań kompensacyjnych, które dają takie poczucie wymazania, w cudzysłowie, skutków objadania się. Te zachowania mają na celu zapobieganie, oczywiście, również w cudzysłowie, przyrostowi masy ciała, bo nawet jeżeli ta osoba stosuje, załóżmy, wymioty, które w jej odczuciu mają zapobiec przyrostowi masy ciała, to tak naprawdę pewna część kalorii zostaje i tak już wchłonięta, przyswojona przez organizm. I nie ma możliwości, żeby w pełni w 100% pozbyć się tego jedzenia, które ta osoba spożyła. Osoba zmagająca się z bulimią psychiczną e, doświadcza częstych, nawracających i niekontrolowanych napadów obiadania się, e, które charakteryzują się po pierwsze, jedzeniem w określonym czasie takiej ilości jedzenia, która znacząco przekracza normę stanowiącą dla przeciętnego człowieka, który mógłby zjeść w podobnym czasie, na przykład. W przeciągu godziny. I po drugie, utratą kontroli nad jedzeniem podczas epizodu objadania się. Osoba cierpiąca na bulimię podczas epizodów obiadania się zjada znacznie więcej lub inaczej niż podczas spożywania zwyczajnego posiłku. Nie może zaprzestać jedzenia albo ma bardzo dużą trudność w ograniczeniu ilości spożywanego jedzenia podczas takiego epizodu obiadania się. Również je wtedy szybciej niż przeciętny człowiek. I co ważne, je do momentu uczucia nieprzyjemnej sytości, a wręcz takiego przejedzenia. Osoba chorująca na bulimię je duże ilości jedzenia, mimo braku odczuwania głodu. I u takiej osoby wraz z objadaniem się występują zachowania mające na celu zapobiec przyrostowi masy ciała, to o czym wcześniej mówiłam. I co się zalicza do takich zachowań? Jest to prowokowanie wymiotów, intensywne ćwiczenia fizyczne. Stosowanie środków przeczyszczających, głodówki, czyli tak zwane poszczenie. I stosowanie środków moczopędnych. Czasami są to wybiórcze metody, które stosuje dana osoba, a czasami jest tak, że ta osoba łączy wszystkie metody bądź większość tych metod i no, przez to też pogarsza swój stan zdrowia. Co więcej, no, osoba z bulimią nie ma znaczącej niedowagi, chociaż też istnieją przypadki, kiedy osoba ma niedowagę i zmaga się z bulimią, natomiast nie jest to aż taka niedowaga jak w przypadku anoreksji. No i osoba z bulimią uzależnia swoją samą ocenę od kształtu i masy ciała. Czyli zarówno w anoreksji, jak, jak i w bulimi ten kształt i masa ciała są istotnie ważne dla tych osób. Trzecim, trzecią jednostką jest zaburzenie z napadami obiadania się, które charakteryzuje się powtarzającymi epizodami objadania się, Obejmujące jedzenie w określonym czasie takiej ilości jedzenia, która przekracza możliwości konsumpcji przez przeciętnego człowieka, i dodatkowo mamy tutaj poczucie braku kontroli nad jedzeniem podczas takiego napadu objadania się. Te napady objadania się są bardzo powiązane z tymi, które są w przypadku bulimi psychicznej. Natomiast jakie są różnice, to zaraz, zaraz się dowiesz. Osoba, o której występują napady objadania się, nie może przestać jeść podczas trwającego epizodu obiadania albo nie może zapanować nad ilością jedzenia. Podczas napadu objadania się, tak jak w przypadku napadów w bulimi, taka osoba je szybciej niż większość, je do osiągnięcia nieprzyjemnego, wręcz bolesnego uczucia sytości i spożywa dużą ilość jedzenia pomimo braku uczucia głodu i zazwyczaj je. Samotności. Taka osoba wstydzi się ilości jedzenia spożywanego podczas epizodu obiadania się i bardzo często po prostu takie epizody, czy w ogóle cały swój problem ukrywa przed bliskimi. Odczuwa przez to ogromne poczucie winy, przygnębienie i obrzydzenie do siebie po epizodzie obiadania się, co oczywiście napędza kolejne epizody obiadania się. I tutaj znacząca różnica między napadami obiadania się Występującymi w bulimii i te, które występują przy zaburzeniu z napadami obiadania się, to taka osoba nie stosuje zachowań kompensacyjnych, takich jak prowokowanie wymiotów, ćwiczenia czy stosowanie środków przeczyszczających, co miało miejsce w przypadku osoby chorującej na bulimie. Ok, być może nie zakwalifikowałaś się do tych powyższych zaburzeń, o których powiedziałam, ale mamy również coś takiego, jak zaburzona relacja z jedzeniem, która nie jest stricte tymi typowymi zaburzeniami odżywiania, ale nie jest też taką zdrową relacją z jedzeniem. No i mamy też atypowe zaburzenia odżywiania. Te pozostałe zachowania żywieniowe, zaliczane do kategorii inne zaburzenia odżywiania, często przypominają anoreksję lub bulimię. Mogą nawet wyglądać niemal identycznie, ale nie spełniają ich konkretnych kryteriów diagnostycznych i charakteryzują się tylko niektórymi symptomami. Na przykład występowanie miesiączki mimo zbyt niskiej masy ciała i dużego deficytu energetycznego, albo celowe wymiotowanie bez wcześniejszego obiadania się, albo stosowanie dużych restrykcji żywieniowych, nadmierna aktywność fizyczna, zaburzony obraz własnego ciała w kontekście masy oraz kształtu ciała okazjonalne obiadanie się przy jednocześnie prawidłowej masie ciała bądź masie ciała poniżej normy albo utrzymywanie silnej kontroli nad niejedzeniem. I takie atypowe zaburzenia odżywienia czy tam nieprawidłowa relacja z jedzeniem bardzo często występuje w obecnych czasach i często jest tak, że nie możemy danej osoby zakwalifikować do tych typowych zaburzeń odżywiania, a mimo wszystko ta relacja z jedzeniem nie jest zdrowa i i, I taką relację z jedzeniem również trzeba naprawiać. Jakiś czas temu wrzuciłam na, na swojego TikToka i na Instagrama taki filmik, że zaburzenia odżywiania nie mają typowego wyglądu. Czyli to nie może być tak, że osoba chora na zaburzenia odżywiania jest tylko mega wychudzona albo mega otyła, albo nie wiem, ma wyniszczone zęby z powodu prowokowania wymiotów. Tylko tak naprawdę osoba wyglądająca tak. Powiedzmy sobie, normalnie również może zmagać się z zaburzeniami odżywiania, chociaż tak naprawdę tego nie widać. Zaburzenie odżywiania to jest bardzo indywidualna kwestia i oprócz tego, że mamy konkretne kryteria, według których powinniśmy klasyfikować różne zaburzenia odżywiania, to tak naprawdę każda czerwona lampka, która pojawia się nam w głowie w związku z naszym odżywianiem się czy traktowaniem własnego ciała Powinna być takim sygnałem ostrzegawczym, że coś się dzieje i powinniśmy się tym zająć. Ale wróćmy już do, do podziału tych zaburzeń odżywiania. Kolejne zaburzenie jest to zaburzenie z przeczyszczaniem się. I tak jak w przypadku bulimi, przeczyszczanie się w tym przypadku ma na celu zapobieganie przyrostowi masy ciała. Osoby mające zaburzenie z przeczyszczaniem się, Prowokują wymioty albo stosują środki przeczyszczające i lub moczopędne, ale nie występują u niej napady objadania się. Mamy coś takiego jak nocne objadanie się, które objawia się epizodami potrzeby jedzenia po przebudzeniu się w nocy albo nadmiernej ilości jedzenia po kolacji. Wiecie, oczywiste jest to, że tak naprawdę każdy z nas. Czy każdemu z nas czasami zdarzy się zjeść coś po kolacji czy podczas bezsennej nocy? Natomiast to, co odróżnia takie sytuacje od osoby cierpiącej na nocne obiadanie się, u takiej osoby sytuacje te pojawiają się dosyć często i są trudne do opanowania. To jest ta znacząca różnica. Kolejnym zaburzeniem jest ortoreksja. I osoba zmagająca się z ortoreksją dąży do idealnego zdrowia poprzez stosowanie zdrowej diety, i to jest jej głównym celem, podczas gdy osobami chorującymi na anoreksję czy bulimię kieruje chęć osiągnięcia idealnej sylwetki poprzez redukcję masy ciała, i to właśnie z tego wynikają ich zachowania. W przypadku ortoreksji głównym celem jest zdrowa dieta i zdrowie. Ale taka przesadna zdrowa dieta, która um, odbiega od takich Zasad racjonalnego i zdrowego odżywiania się. W przypadku ortoreksji e, charakterystyczne jest obsesyjne myślenie na temat zdrowego jedzenia, e, chorobliwe sprawdzanie etykiet i składów żywności, e, spożywanie produktów, które nie są zanieczyszczone wzmacniaczami smaku czy jakimiś tam konserwantami, e, i co jest charakterystyczne, to wysoki poziom lęku dotyczący wpływu żywności na zdrowie. Jest jeszcze zaburzenie, o którym bardzo mało się mówi, tak naprawdę. Jest to diabulimia. Jest to zaburzenie odżywiania, które występuje w przypadku cukrzycy insulinozależnej, i tutaj specyficznym zachowaniem jest umyślne pomijanie dawek insuliny, którego celem jest zmniejszenie masy ciała. Osoby chorujące na diabulimię wykorzystują wiedzę dotyczącą zależności insuliny i masy ciała. I w ten sposób próbują kontrolować wagę. A pomijanie dawek insuliny u cukrzyka niestety prowadzi do poważnych, negatywnych konsekwencji zdrowotnych. No i to, o czym wspomniałam gdzieś tam na początku, jest to jedzenie emocjonalne. Jedzenie emocjonalne objawia się nieodpartą chęcią jedzenia bądź jedzeniem pod wpływem różnych emocji, najczęściej negatywnych, stresu lub nudy. Taka osoba zmagająca się z jedzeniem emocjonalnym, czy inaczej z zajadaniem emocji, czuje potrzebę spożywania zazwyczaj dużej ilości pokarmu bez względu na poziom głodu czy sytości. Jedzenie emocjonalne jest związane ze spożywaniem określonych grup produktów, do których np. Na należy pizza, frytki, słone albo chrupkie przekąski, Ciastka, czekolada czy lody. To są takie topowe produkty, którymi objadają się osoby jedzące emocjonalnie, i zazwyczaj z tym wiąże się taka szczególna ochota na konkretną konsystencję produktu, czyli to ma być albo produkt chrupiący, albo kremowy, albo kruchy oraz smak. Słony, słodki, mieszany. To, to bardzo charakteryzuje właśnie to jedzenie emocjonalne, a taką typową zachcianką przy jedzeniu emocjonalnym są tłuste i albo węglowodanowe dania i przekąski. I takie spożywanie pokarmu w odpowiedzi na różne emocje ma na celu regulację wewnętrznego napięcia, stresu i przede wszystkim poprawę samopoczucia. Tak ogólnie mówiąc osoba jedząca emocjonalnie odwraca uwagę od nieprzyjemnych i takich niekomfortowych doznań emocjonalnych. I co jeszcze ważne, u osób jedzących emocjonalnie, bardzo charakterystyczne jest interpretowanie emocji jako odczucia głodu. Tak? Czyli ta osoba nie rozróżnia, czy to jest głód fizjologiczny, czy psychologiczny, kiedy czuje taką silną potrzebę zjedzenia, ona identyfikuje to jako głód. Może być też tak, że w pełni nie utożsamiasz się z żadnym typowym zaburzeniem odżywiania, ale stosujesz różne nieprawidłowe zachowania żywieniowe, które są lub mogą prowadzić do nieprawidłowej relacji z jedzeniem. No i teraz co możemy uznać za takie nieprawidłowe zachowania żywieniowe? Jest to głodzenie się z różnych powodów, i napady obiadania się. Napady obiadania się w takim przypadku są często ściśle powiązane z głodzeniem się, bo jeżeli się głodzimy, to naturalną reakcją organizmu jest chęć uzupełnienia tej, tego niedoboru energii no i rzucenie się na jedzenie. Co dalej? Kompensowanie zjedzonych słodyczy albo fast foodów aktywnością fizyczną. Czyli na przykład idziesz biegać, żeby celowo spalić kalorie z pączka, a nie po to, żeby się lepiej poczuć czy, czy dbać o swoje zdrowie i kondycję. Do takich nieprawidłowych zachowań żywieniowych należy również pomijanie posiłków, notoryczne jedzenie pomimo braku uczucia głodu lub sygnałów świadczących o tym, że organizm potrzebuje pożywienia. Jest to niejedzenie mimo uczucia głodu, spożywanie posiłku do momentu nieprzyjemnego najedzenia się, odmawianie sobie jedzenia określonych grup produktów, na przykład z obawy przed przytyciem. Jest to również odmawianie sobie różnych produktów naprzemiennie z objadaniem się nimi, czyli najpierw sobie odmawiasz czekolady, a po kilku dniach się na nie urzucasz, bo po prostu nie jesteś w stanie utrzymać tej restrykcji. Jest to również podejście wszystko albo nic, tak, czyli albo jestem w 100% na diecie, albo w 100% wale wszystko i się obiadam. Jest to również przestrzeganie ścisłych zasad dotyczących jedzenia. Które nie wynikają z zaleceń dietetycznych dotyczących różnych jednostek chorobowych, tylko to są zasady takie narzucone samemu sobie. Jest to również ograniczenie lub nadmierne spożywanie napojów w ciągu dnia i oszukiwanie głodu piciem wody, kawy, herbaty czy napojów em, typu zero, tak? albo paleniem papierosów. Z pewnością. Można by dodać do tej listy jeszcze sporo zachowań świadczących o nieprawidłowej relacji z jedzeniem. Dlatego, tak jak powiedziałam już wcześniej, pamiętaj, że wszystko, co wzbudza Twój niepokój, związany z jedzeniem i podejściem do własnego ciała, warto skonsultować ze specjalistą. Czy to będzie psycholog, czy to będzie lekarz, czy to będzie psychodietetyk, czy dietetyk. I w pory zastosować odpowiednie strategie na poradzenie sobie z tym problemem, no i tym samym zapobiec pogłębianiu się zaburzonej relacji z jedzeniem, bo jeżeli zareagujemy na odpowiednim momencie, to dużo łatwiej będzie opanować ten cały problem jedzenia, nieprawidłowego jedzenia. Co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że nieodłącznym elementem zaburzeń odżywiania niestety jest błędne postrzeganie własnego ciała. Bardzo często zaburzony obraz własnego ciała objawia się takim poczuciem bycia grubszym, niż jest to w rzeczywistości. Często jest tak, że osoba z zaburzonym obrazem własnego ciała staje przed lustrem i widzi siebie dużo większą, niż to jest w rzeczywistości. I mimo tego, że otoczenie, bliscy mówią tej osobie, że Halo, no nie jesteś gruba, nie masz takich dużych ud. To ta osoba ma w głowie coś takiego, ma taki obraz własnego ciała, że mimo tego, że te uda są szczupłe, to ona i tak widzi, że one są grubsze. Takie osoby z zaburzonym obrazem własnego ciała postrzegają tkankę tłuszczową jako wroga swojego organizmu i dążą do jej redukcji. A prawda jest taka, że odpowiednia ilość tkanki tłuszczowej na właściwym poziomie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Układu hormonalnego kobiet. Błędne postrzeganie swojego ciała może być spowodowane albo nierealnymi oczekiwaniami wobec siebie, albo trudnością w interpretacji negatywnych emocji, np. odbieranie ich jako poczucie bycia za grubą, lub przecenianiem znaczenia wyglądu sylwetki i masy ciała. Zaburzony obraz własnego ciała wiąże się z pewnymi charakterystycznymi zachowaniami. No i ja najczęściej obserwuję takie zachowania jak natrętne przeglądanie się w lustrze i witrynach sklepowych, albo w drugą stronę, wręcz przeciwnie, unikanie patrzenia się na swoje ciało, które jest spowodowane takim silnym lękiem i brakiem akceptacji. Po prostu taka osoba nie może dopuścić konfrontacji z odbiciem własnego ciała w lustrze, czy, czy w witrynie sklepowej. Jest to również sprawdzanie rozmiaru swojego ciała poprzez skubanie skóry i ciała, czy też częste mierzenie swoich obwodów centymetrem krawieckim lub e, ważenie się, e, albo przymierzanie ubrań w określonym rozmiarze. Mamy tutaj też do czynienia z takim zaprzeczeniem i frustracją, kiedy ktoś mówi o takiej osobie, że jest szczupła i powinna przytyć, także jest za szczupła i powinna przytyć. Mamy tu również do czynienia z porównywaniem swojej sylwetki do wyglądu innych osób i sprawdzanie, czy wystają takiej osoby kości. To jest bardzo charakterystyczne. Niestety duży wpływ na postrzeganie własnego ciała przez kobiety mają media społecznościowe, w których każdego dnia widzimy szczupłe ciała bez żadnych mankamentów, pozornie bez żadnych mankamentów, na których wszystkie ubrania leżą idealnie. A prawda jest taka, że nad wizerunkiem tych kobiet, zwłaszcza celebrytek, youtuberek czy influencerek, pracuje od kilku do kilkudziesięciu osób, dbając o skuteczne zamaskowanie. Wszystkich mankamentów. Zawsze to, co widzimy w internecie, trzeba brać naprawdę z dużym, dużym dystansem. I w celu zamaskowania tych wszystkich mankamentów stosuje się naprawdę przeróżne techniki, które sprawiają, że taka modelka wygląda idealnie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale na przykład takim kobietom, które biorą udział w sesjach zdjęciowych czy różnych kampaniach marketingowych, bardzo często stosuje się sztuczną opaleniznę która oczywiście optycznie wysmukla ciało i sprawia, że w kamerze czy w aparacie to ciało wygląda na, na takie muśnięte słońcem, a jednocześnie bardzo zadbane i wyszczuplone. Nie oszukujmy się, no normalna kobieta czy dziewczyna no na co dzień, jeżeli nie ma ciemnej karnacji, no to jest bladziutka. Tak? No i wiadomo, że to ciało wygląda zupełnie inaczej niż w lecie, kiedy jest opalone i muśnięte słońcem. Podczas takich zabiegów stosuje się również rozświetlacze do ciała, które przepięknie odbijają światło i wygładzają skórę, ale oczywiście to jest takie złudzenie optyczne. Co więcej, stosuje się wysokie obcasy, które optycznie wydłużają i wysmuklają nogi. Oczywiście odpowiednia poza ma tutaj też bardzo kluczowe znaczenie. I co więcej, barwa, natężenie i kąt padania światła. Możesz sobie przetestować na przykład, jak wygląda Twoja sylwetka, idąc do, do przymierzalni w galerii handlowej, gdzie światło jest dziwnie ustawione, i tak naprawdę widzisz albo wszystkie mankamenty swojego ciała, których rzeczywiście tak naprawdę nie ma, a to światło jakoś dziwnie to wszystko podkreśla, albo wręcz w drugą stronę światło jest tak ustawione, że twoje ciało w tych przymierzanych ubraniach wygląda wręcz idealnie, a przychodząc do domu, mierząc to samo ubranie w tym samym dniu, stwierdzasz, że wyglądasz fatalnie i dlaczego tego nie było widać w sklepie. Spróbuj sobie zobaczyć. Co więcej, takim częstym zabiegiem stosowanym u modelek jest spinanie klipsami ubrania z tyłu, żeby idealnie pasowały do mocno szczupłej sylwetki. Możesz nawet podejrzeć to w sklepie na manekinach. Tam może nie spina się tych ubrań klipsami, natomiast one zawsze gdzieś tam z boku czy z tyłu są podpięte szpilkami, czego oczywiście na pierwszy rzut oka nie widać. I, i taki manekin w rozmiarze XXS wygląda idealnie w koszulce, która Ci się podoba na przykład, a Ty wyglądasz w tym źle, tak? Bo, bo nie jesteś już tak dopasowana. To, to jest jeden z częstych zabiegów. Co więcej, no... Przede wszystkim też wygładzanie i wyszczuplanie ciała w programie do obróbki zdjęć. No nie oszukujmy się, ale każde zdjęcie wypuszczone w internet, zwłaszcza celebrytów czy youtuberów czy influencerów, no jest przerobione w w programie do obróbki zdjęć, no i rzeczywiście ta osoba nie wygląda na co dzień tak, jak wygląda na tym zdjęciu. Co więcej, jest to również wklejanie zarysowanych mięśni na brzuch i nogi podczas obróbki zdjęć. No jest to straszny zabieg, strasznie zaburza obraz takiej osoby, która jest fotografowana, no ale takie zabiegi są stosowane. No i cóż, no pewnie jeszcze wiele innych elementów e, się stosuje, które sprawiają, że dziewczyny w mediach społecznościowych czy różnych kampaniach e, wyglądają idealnie, a o których my nawet nie wiemy. I kiedyś znalazłam taki eksperyment, który miał sprawdzić, czy gdyby sklepowy manekin na ubrania przedstawiający kobiecą sylwetkę e, był prawdziwym człowiekiem, to czy masa ciała i ilość tkanki tłuszczowej byłyby wystarczające, żeby ta kobieta mogła mieć miesiączkę. No niestety, wynik badania był negatywny i przy tak szczupłym ciele, jakie mają manekiny, tak naprawdę istnieją nikłe szanse na prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego i przede wszystkim miesiączkowanie. I totalnie nie rozumiem, dlaczego prezentacja ubrań w sklepie nie może odbywać się na modelach odwzorowujących prawdziwy rozmiar ciała. Naprawdę dużo łatwiej byłoby nam funkcjonować i, i postrzegać własne ciało, gdyby w witrynach sklepowych były manekiny, które mają... Taki przeciętny rozmiar ciała, przeciętną figurę każdej kobiety, a nie takie, które są tak naprawdę bardzo rzadko spotykane. No nie oszukujmy się, no większość kobiet ma bardzo kobiecą sylwetkę, co jest oczywiście na plus, ale nie są tak proporcjonalne, takie jak te manekiny nie są aż tak szczupłe, co totalnie zaburza obraz własnego ciała no zwłaszcza u nastolatek, taki później właśnie bierze się problem zarówno z odżywieniem, jak i postrzeganiem własnego ciała. No i jeżeli już jesteśmy w sklepowym klimacie, to takim kolejnym aspektem wpływającym na zaburzony obraz własnego ciała jest fakt, że wiele lustr w przymierzalniach, a nawet w naszych domach bardzo, ale to bardzo zniekształca wygląd i rzeczywisty rozmiar sylwetki. Na przykład ja przez długi czas miałam straszne kompleksy wychodząc ze sklepów, w których mierzyłam ubrania. Bo nie dość, że lustra nie odwzorowywały mojego rzeczywistego wyglądu, to dodatkowo te potworne światła tak podkreślały każdy mankament mojego ciała, którego tak naprawdę ja na co dzień nie zauważałam. No i przez jakiś czas nie mogłam zrozumieć, dlaczego przeglądając się w jednym lustrze wyglądam tak w cudzysłowie normalnie, tak, nie mam nic do siebie, a w kolejnym jestem dziwnym trafem większa albo mam... Dłuższe nogi niż w odbiciu innych luster. No i dopiero gdy odkryłam, że odbicie powiększa inne przedmioty w pomieszczeniu, no to zrozumiałam, że czas przestać przyjmować się wyglądem w lustrze, no bo ono nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem tego, jak ja faktycznie wyglądam. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale w momencie, kiedy zrozumiesz, że zwykłe odbicie w lustrze nie może kierować tym, jak siebie postrzegasz w całości, oraz że nie odwzorowuje twojej wartości. To będzie ci dużo łatwiej podejść do swojego wyglądu z większym dystansem i na luzie. No i jest jeszcze jedna taka przypadłość związana z sylwetką, o której się nie mówi, o której muszę tu wspomnieć, wspomnieć a mianowicie jest to bigoreksja, czyli tak zwana dysmorfia mięśniowa. Bigoreksja jest to zaburzenie postrzegania własnego ciała, które dotyczy głównie mężczyzn. I taka osoba cierpiąca na bigoreksję postrzega swoje ciało jako Niewystarczająco umieśnione, co prowadzi do podejmowania oczywiście ciężkich treningów i spędzania dużej ilości czasu na wykonywaniu e, ćwiczeń, zazwyczaj siłowych, które poprawiają wygląd mięśni. Taka osoba z bigoreksją podporządkowuje cały swój dzień pod treningi. Obsesyjnie mierzy obwody swojego ciała i nie rezygnuje z treningów nawet w przypadku pogorszenia samopoczucia czy stanu zdrowia. I oczywiście przestrzega rygorystycznej diety, tak, żeby te mięśnie cały czas budować. Oczywiście nie zwraca uwagi na przetrenowanie mięśni i wszystkie konsekwencje zdrowotne związane z nadmiernym um, używaniem tych mięśni, czyli nadmiernymi ćwiczeniami fizycznymi. I na przykład u takiej osoby pokazywanie różnych partii ciała, na przykład podczas wizyty na basenie czy przebierania się na siłowni, wywołuje ogromny stres i takie przeświadczenie posiadania, Niewystarczająco dobrze wytrenowanych mięśni. Jak widzicie, temat zaburzeń odżywiania, kryteriów i, i takich podjednostek związanych z zaburzeniami odżywiania typowymi jest mega, mega obszerny, ale chciałam nagrać ten podcast, żebyście mogli zrozumieć, Jakie zachowania świadczą właśnie o nieprawidłowej relacji z jedzeniem, nie tylko o typowych zaburzeniach odżywiania? W następnym odcinku porozmawiamy sobie, skąd się biorą zaburzenia odżywiania i że to nie tylko jest problem z dietą, ale też duży problem siedzi w naszych emocjach, w naszych głowach, w nieleczonych traumach czy różnych trudnych życiach z przeszłości, które nie zostały uleczone czy przepracowane. Ale to już za tydzień. Bardzo dziękuję, że wysłuchałaś mojego podcastu do końca i jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania związane z relacją z jedzeniem z zaburzeniami odżywiania czy po prostu związane z psychodietetyką, to śmiało możesz do mnie napisać wiadomość na Instagramie i nazwa jest taka sama jak tutaj, czyli psychodietetyczna. A jeśli potrzebujesz wsparcia w naprawieniu relacji z jedzeniem, to zachęcam Cię do zapoznania się z e-bookiem mojego autorstwa Kompendium Pokonywania Zaburzeń Odżywiania lub do nawiązania ze mną indywidualnej współpracy. Link do tego wszystkiego znajdziesz w opisie. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Cześć!